mało Kasi, za mało Kasi. Pojawiło się małe nieporozumienie pomiędzy mną a Kasią. Jezu, coś tu jest nie tak. Pusto! Nie no, beznadziejnie to wygląda. Ale ten Łukasz to jest pracowity. Mamy po prostu mnóstwo fik. Dzisiaj nawet mają do rozbiórki autobus. Coś mnie wkurzają. Wyłączam tą kamerę. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Z tej strony Łukasz, podróżowanie przez V. Moi drodzy, w zeszłym tygodniu zostawiłem was z niedokończonym projektem. Zacząłem robić most, zacząłem robić schody, zacząłem robić wannę. Niestety nie udało się wszystkiego nagrać, nie udało się wszystkiego ukończyć na czas. Dlatego w dzisiejszym odcinku będzie kontynuacja przyszłotygodniowego projektu. Zapraszam was do oglądania i życzę miłego seansu. Przyniosłem sobie tutaj parasol i szybko chciałbym wam teraz opowiedzieć jeszcze taką jedną sprawę. Mianowicie ulepszyłem betonowy uchwyt na parasol, bo pierwotnie było tak, ale to było za małe i przewracał mi się ten parasol, więc dorobiłem jeszcze dodatkowo więcej betonu, kwadratową formę, dołożyłem druty, które można przenosić, to tam jeszcze też trochę drutów powkładałem. Więc teraz ten parasol jest nie do przewrócenia. I też przy okazji, dosyć ciężka jest ta forma, więc testuję możliwości naszego mostu, ale na nim nie drgnie. Jest bardzo porządnie, bardzo solidny. Dobra, będę teraz wycinał. Nie wiem jak zacząć z tą miarą do schodu, w sensie bokiem do schodu. Mamy tutaj schodek. Nie wiem jak zacząć, nie wiem gdzie mam tu uciąć, żeby to poszło, po prostu oparło się na tej belce, żeby to był pierwszy stopień. I potem już chcę mieć kolejny tutaj. No nie wiem. Chyba trzeba będzie iść na uniwersytet. Uniwersytet YouTube'a. They're ready for concrete. To trochę potrwa. Znalazłem kilka filmików na YouTubie, ale w żadnym nie ma takiej konstrukcji. Ale wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze. Muszę zacząć od tej strony, potem będę sobie odznaczał tę resztę. Zobaczę. Jezu, coś tu jest nie tak. Ale dobra, powiedzmy, że to by było... symulacja. Mój schodek. Muszę tylko i tak. Dobra, teraz to tu. Tu byłby jeden stopień, tutaj drugi, trzeci. Nie wiem, czy to nie jest za wysoko. Najwyżej spróbuję, wytnę i jak będzie źle, to tu na nowej desce. Nope. Krzywe. Tak jest prosty. Po kilku nieudanych próbach udało mi się znaleźć idealny kąt. Mamy prościutkie schody. Wyciąłem to tak, więc łapie się, nie trzeba tutaj będzie specjalnie nic przywiercać. Po prostu to łapniemy na dole śrubą i lecę teraz, wytnę sobie resztę, a jak będę na górze, to będę kombinował z górą. Super. Dobra, robię kolejny. Mamy już wycięte trzy podpory, ale tam z tyłu są te nory, królicze nory, które wam kiedyś już mówiłem, że są, ale muszę wam powiedzieć, że to co jest jakaś sieć tuneli, to nie jest po prostu taka pojedyncza nora. Na przykład ta jedna ma przynajmniej 1,5 metra długości, bo tyle wchodzi, bo cała,
całe kij mi tu wchodzi. Pomyślałem, że może mi się uda tam wejść z kamerą. I co? Dać tam coś? Niestety mój zestaw kamera plus światło jest dosyć duży. W sensie, no nie jest duży, ale za duży na tą norkę. Więc widzieliście tylko tyle, co udało się nagrać przed chwilą. Ja będę musiał zasypać te norki, przynajmniej te dwie, bo trochę się boję, że kot tam wejdzie kiedyś i że to się może osunie, tu są te schody. Ona już tu była oczywiście, kociołka w środku, w jednej i w drugiej, ale trochę się boję, że to się zawali kiedyś. Tą sobie zostawię, taką ciekawostkę, a te dwie przysypię tą ziemią tu z góry. No to testujemy. O, nieprzykręcone, ale da się wyjść. Będzie. Jestem taki zmęczony, po prostu jestem ledwo żywy. Ostatnio codziennie coś robimy, strasznie dużo jest roboty. Po prostu opadam z sił. Próbowałem już kawki, kawka słodkie, głośna muzyka. Wszystkiego już próbowałem i chyba sobie dzisiaj daruję. Dokończę tutaj takie, porobię jakieś drobne rzeczy i jutro z nową energią wejdę w ten temat, bo nic mi nie idzie. Naprawdę cały dzień to robię. Dobra, pół dnia to robię i zrobiłem tylko tyle. Strasznie jakieś jestem ospały dzisiaj. Wybaczcie mi, że dzisiaj nie tryskam energią jak zawsze, ani nie sypię żartami. Chętnie bym wam tutaj zasypał jakimś śmiesznym żartem, jakimś tekstem, ale niestety po prostu tam jest pustka. Pusto. O, leci samolot. Leci piękny samolot i piękne są w ogóle takie chemtrailsy tutaj nas opryskując. Tam jest księżyc. Tu są piękne. Jezu, ile tu dzisiaj samolotów latało. Niezłe opryski. A tam są, tam jest słońce. Już nie wiem co. Głupieje. Dobra, kochani, żegnam się z wami dzisiaj. Wyłączam tą kamerę. Coś sobie jeszcze podłubię. Kolejny dzień zmagań z mostem. Znaczy no, zmagań to duże słowo. Za duże. Naprawdę tutaj nie było dużo roboty. Kotek miauczy. Tu jestem. Kici, 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 kici. Ari, to ja. Przyniosłem sobie klęcznik z Medjugorje. Maskę. I też na kolaniniki, ponieważ teraz będę szlifował to wszystko. Nie na gładko, bo tego się nie da na gładko papierem ściernym taką maszynką zrobić. Gładko by było, jakby była ta grubościówka, ale nie mam tej grubościówki. Natomiast już mam zamówioną. Tylko że z Polski i dostawa jest troszeczkę opóźniona, więc muszę czekać. Mógłbym to zostawić i za parę tygodni zrobić, ale za parę tygodni będę miał inny, ważniejszy projekt do zrobienia i już nie będę miał czasu na ten most, więc podszlifuję to tak jak jest, pomaluję i potem się zajmę podłączaniem wody. Pamiętajcie, gdybyście kiedyś pracowali gdzieś dużo na kolanach przy jakichś rzeczach, to żeby sobie kupić na kolanniki albo chociaż taką piankę, taki klęcznik, bo potem na starość kolana bolą i ludzie cierpią. Pozdrawiam tutaj mojego brata i moją mamę, którzy mają problemy z kolanami. Chodź, chodź malutko. Ty pójdziesz raz sobie Lulu, a my tu będę pracował. Bardzo mi się nie podobał ten kolor, jak kupiłem i nałożyłem na testową deskę, ponieważ jest zupełnie inny niż na opakowaniu. Jest taki czerwonawy i miałem go zostawić tak na straty,
ale potem pojawiła się ta ławka, potem się pojawiło teraz pomysł z tym i podoba mi się. Teraz mi się podoba, bo on z tym zieloną deską, która była nasączona tą chemią, ona tak fajnie, fajny kolor się robi. Ta zieleń przebija, trochę słoje, trochę tego czerwonego, brązowego, ładnie. Podoba mi się to. No i to jest lakier, więc po tym będzie woda spływać. Coś miał być inny. Nie, no ten miał być. No nie, no ustaliliśmy w końcu, że będzie inny. Kiedy ustalaliśmy? Wczoraj, czy przedwczoraj. Nie, no beznadziejnie to wygląda. Nie, tylko nie to. Pojawiło się moje nieporozumienie pomiędzy mną a Kasią dotyczące koloru obudowy i podestu wanny naszej ogrodowej. I mam taką dziwną przypadłość, że jak już coś zacznę, to chcę to skończyć. I bez względu na to, czy wydaje mi się, że to ma sens. I to jest moim zdaniem zła przypadłość, zła cecha, bo czasami po prostu zapędza mnie w ślepą uliczkę. I tak się zapędziłem niestety z tym oto malowaniem. Miało to wyglądać zupełnie inaczej, ale nie wiedziałem jak do końca. Miałem różne farby kupione i akurat wydawało mi się, że jedna puszka, którą kupiłem kiedyś po to, żeby pomalować ławkę i coś jeszcze innego miałem tam malować, że to po prostu wystarczy. Szkoda mi było tej farby. No i jest jak jest. No nie wiem, czy wam się podoba. Może napiszcie mi w komentarzu, czy waszym zdaniem to jest okej. Okay. Czy zrywać, szlifować i robić to od nowa? Raczej parkiet zostanie na pewno. Zastanawiam się tylko, czy nie pomalować tej obudowy wanny na inny kolor. Wtedy byłoby po prostu troszeczkę inny kolor wanny, a trochę inny kolor byłby podest. W następnych dniach wybieram się do pewnej pani gdzieś tu w środkowej Portugalii, która sprzedaje piec, taką kozę na drewno. I chcę zainstalować taką kozę na drewno, do niej zrobić wężownicę i w ten sposób będziemy grzać wodę, tak żeby ta wanna była używana przez cały rok. Wydaje mi się, że głównie w zimie, kiedy tutaj temperatury są takie około 8-10 stopni, dużo pada deszcz i wydaje mi się, że to będzie bardzo klimatyczne wskoczenie do takiej ciepłej wody. Pokażę wam jeszcze naszą Ari, naszą kotkę, która nas tutaj po prostu zaskakuje. Ona sobie znalazła taki wazon i weszła do środka. No i wyspany, pojedzony, wypiłem kawkę, zaczynam kolejny dzień. Teraz będę podłączał wodę i wymyśliłem sobie, że kupię tego węża ogrodowego, którego się zakopuje do ziemi i puszczę spod łazienki stamtąd, tam już leżą te węże. Puszczę to po prostu tu i 60 metrów dalej jest wanna i tam po prostu będzie kranik. Przy okazji jeszcze tutaj chciałem w przyszłości zrobić kran, po prostu jedną możliwość nalania wody, tak żeby w miesiącach takich jak teraz podlewała Kasia sobie swoje grządki wodą z wodociągów, bo nasza woda w studni wyschła. Jest dosłownie na dnie, taka odrobina i planuję za jakiś czas wejść tam po prostu na drabinie i wyciągnąć to wszystko, ale na spokojnie. To mi nie ucieknie. Do września mam z tym czas. Mocno grzeje, ale to już jest nasza norma. Więc jest kapelusz i robota. Tu się kończy pierwszy 25-metrowy wąż. Połączymy i polecimy dalej. Zauważyłem, że tą szczelkę trzeba z głową nakładać, bo ona się lubi zawijać. No wszystko tak. Mieliśmy gości ostatnio i goście mówią, ale ten Łukasz to jest pracowity. Cały czas coś robi. I muszę wam powiedzieć, że ja się trochę uzależniłem od tej pracy tu na tej działce, bo po prostu uwielbiam to. Sprawia mi to ogromną radość. Pracowanie fizyczne. Ja nie wiem, ja po prostu chyba jestem chłopem ze wsi. I dobrze się tutaj czuję w tych klimatach. W takim, jak to ktoś napisał, optymalnie kiczowatym kapeluszu. I strasznie dużo radości mi to sprawia. Jestem naprawdę taki szczęśliwy. Od wielu lat nie czułem się tak dobrze.
psychicznie i fizycznie, jak teraz. Robię sobie, kurde, skręcam rury, robię jakieś nowe rzeczy. Strasznie dużo radości daje taka działka. Polecam wam, jeżeli ktoś z was ma możliwość kupienia jakiejś działki, nawet malutkiej, i posadzenia tam jakichś swoich warzyw, owoców, to nie zastanawiajcie się, tylko to róbcie. Bo to jest coś wspaniałego. Dla mnie osobiście, moim zdaniem, dużo lepsze jest praca taka w ogrodzie niż leżenie na leżaku. Ja jestem takim typem osobowości, który nie potrafi odpoczywać. Nie sprawia mi to przyjemności leżenie i nic nie robienie. A praca jak najbardziej. Au! Au! Też mnie wkurzają te jeżyny po prostu, ale tego jest tutaj tak dużo, że gdzie nie pójdę, to one są. Jak widzieliście przed chwileczką, trochę fig mamy. Mamy bardzo dużo fig. Mam nadzieję, że ptaki tego nie przyjedą i nie zjedzą, ale mamy po prostu mnóstwo fig. Mamy raz, dwa, trzy, cztery duże drzewa figowe. Więc w tym roku będziemy po prostu się zajadać serami z figami. Będziemy suszyć figi. Wszystko będziemy robić z fig. Dobra. Przechwyciłem. No i nie braknie mi węża. Jadę teraz do miasta. Jadę kupić sobie parasol ogrodowy, który da mi trochę cienia, bo jest niesamowity upał. I będę sobie nosił ze sobą parasol i tam, gdzie pracuję, będę się zakrywał. Taki sobie wymyśliłem pomysł. A w weekendy, jak będziemy jechać nad morze, to po prostu zabierzemy sobie ten parasol i będziemy leżeć na piasku w cieniu. Przy okazji jeszcze, jak już jadę do miasta, to pojadę na skup złomu. Postaram się kupić te rury do grzania wody w tej wannie. Mam parasol i kupiłem też takie wiertło, otwornicę do piasku, bo wybieramy się w ten weekend na plażę, więc bierzemy parasol ze sobą. Dzisiaj nawet mają do rozbiórki autobus. Wow. To jest niesamowite, to jest ogromne wysypisko. Mają tutaj całkiem tanie rzeczy, ale mają fajne rury. Idę szukać kominów dla mnie. To jest aluminium. Tutaj garnki. Na takim skupie złomu można kupić bardzo tanio rury, metal, bręty. I to jest taka, że powiem, może 10% tej ceny, która jest w sklepie budowlanym. Więc za na przykład takie kątowniki, które tutaj leżą, 50 eurocentów za kilo, a normalnie taki kątownik by kosztował z 20 euro, więc tutaj bym zapłacił 2 euro, a w sklepie 20. Znalazłem tutaj takie stoisko z stalą nierdzewną i wygrzebałem trzy takie rury ze stali nierdzewnej i myślę, żeby je wziąć. I może mi się uda z nich zrobić tą spiralę, wężownicę, zobaczymy. Nie ma takich długich, kilkumetrowych, to jest tylko dwumetrowe, ale może będzie ok. I jeszcze taki malutki na olej z oliwy, z oliwek, taki malutki czajniczek, można herbatkę. Nic to nie waży, więc myślę, że nie będzie drogie. Co tu jeszcze mają fajnego? Zlewozmywaki, tam mają całe, tu są już pognicione. O, szampana, bo ten na szampana, kubełek. Ulala. Udało mi się, wygrzebałem jeden metr komina i jestem bardzo zadowolony. Teraz wam tylko powiem jedną ciekawostkę, bardzo ciekawą ciekawostkę. Na tym skupie złomu pracują Nepalczycy. Prawie cała obsługa tych planów fizycznie pracujących to są ludzie z Nepalu. Wyobraźcie sobie, że oni
prawie wszyscy są tutaj na wizie polskiej. Ja zacząłem kiedyś z nim gadać i on mówi, a jesteś z Polski, ja mieszkałem w Polsce. Ja mówię, co, jak to mieszkać w Polsce? No, bo kiedyś przyleciałem do Polski, do Poznania, w Polsce spędziłem 2 miesiące, no i teraz jestem tutaj w Portugalii. I już na przestrzeni ostatnich paru miesięcy mieliśmy podobnych rozmów z innymi osobami z innych narodowości. Tutaj jest bardzo dużo Hindusów też, którzy pracują na farmach. Takie najcięższe roboty fizyczne wykonują najczęściej Hindusi, niektórzy nawet w turbanach. I wyobraźcie sobie, że oni prawie wszyscy są na tych polskich wizach, którymi nasz były polski rząd handlował. Ten taki bardzo przeciwny napływowi emigracji rząd sprowadził tutaj setki tysięcy ludzi do Europy i oni są tutaj, po prostu fizycznie, normalnie, i to jest naoczny dowód, że to wszystko, co mówili przed wyborami w Polsce, to jest po prostu prawda. Powrót na farmę Kasi i Łukasza. Bardzo użyteczne narzędzie na działce. Chyba to idę zrobić test. Zrobiłem sobie małą przerwę i obserwuję, jak Kasia przesadza lawendy. I kot po prostu strasznie się cieszy i strasznie mi pomaga. Przed chwileczką widziałem, jak wskoczyła do doniczki, a teraz zaczepia Kaśkę. Ari. Oj. Kot pomocnik. Ari. Arusia, malutka. Arusia, rośnij zdrowo. Do tatusia. No mamusi, co to na raz? O! Co zrobiła? Uderzyła cię, niechcąc. Teraz jest taka pora, bo ci było strasznie ciepło. I kot spał, leżał po prostu. A teraz już jest blisko zachodowi słońca. Niedługo zajdzie słońce. I kot wyskoczył i biega i po prostu skacze tutaj, kręci się koło nas. A, Rusia, kochana moja. Muszę ci to nagram. Tak gdzieś nic nie chcę po prostu. Nic nie robię. No już nic nie robię. Miałem jeszcze robić ten komin, miałem jeszcze robić tą wężownicę, ale tak było gorąco, że już ta kamera się trzęsie, ale kot atakuje statyw. Skoczyła do góry po prostu. Wszystko ją bawi, co za kot. Chyba się przejdę na spacer. Chcesz się przejść na spacer? Bardzo. Chodźmy do lasu. Ale... muszę to dokończyć, co robię, chociaż te wrzosy. No. I potem możemy iść, dobra? Dobra. No, chciałem cię pokazać, bo widzowie ostatnio się skarżyli, że mało Kasi, za mało Kasi. No ale już była. Czy ona potem jest? Potem był ten odcinek, gdzie sadziłam grządki, więc było trochę. A, no tak. Kasia sadzi teraz w ogóle lawendę, bo wyczytała, że muchy
i komary nie lubią lawendy. A my mamy bardzo much z uwagi na to, że mieszkamy na wsi. Jeżeli ktoś z was wie, jakie rośliny można byłoby posadzić, które odstraszają muchy, to może nam napisać. Chętnie przyjmiemy taką poradę. Dobra, to tyle na dzisiaj. Nie jestem w stanie nic więcej nagrać ani powiedzieć, bo jestem po prostu ledwo żywy. 30 parę stopni mi dzisiaj wyssało energię życiową. Ale zrobiłem dużo. Dokończyłem most i podłączyłem wodę. Ogarnąłem rury, komin i reszta jutro. Pa jo.